Do ustalenia wzór hydratu, podczas gdy ten hydrat rozpuszczał się w wodzie krystalizacyjnej. Mamy podane stężenie takiego roztworu, więc możemy ustalić, że na 100% masowych takiego roztworu składał się cały hydrat, więc 63,71% to sól bezwodna, a pozostała część, czyli 36,29% to woda, która była wcześniej związana z kryształami hydratu. Przyjmując, że mieliśmy tutaj 1 mol hydratu, znajdował się również 1 mol tiosiarczanu sodu, który ma masę 158 gramów na mol. W takim razie pytanie brzmi, ile tutaj znajdowało się gramów wody. Ale zanim to policzymy, możemy od razu przeliczyć to na cząsteczki wody. Wystarczy, że dodamy sobie masę molową wody przed x-em i w ten sposób nasz x daje nam konkretny wynik.